Cześć, witajcie, z tej strony SP, zapraszam was na kolejny odcinek z Maratonu ze Space'em. Pod poprzednim odcinkiem dobiliście 150 łapek w górę, co oznacza, że teraz macie dobić ich 200. Czaj, 200. Pierwszy odcinek był 50, drugi był 100. Nie, teraz 150, ty. Abym się pomylił. Teraz musicie dobić 150 łapek w górę. I wtedy wlatuje kolejny odcinek z dynamicznej gry MMORPG Margotem. Tutaj można jeszcze ściema profesjami na środek, zarówno prywatnych, jak i oficjalnych. Zdarzają się także światy brutalne, zawodowe oraz fabularne. Skończ już pierdolić. Dobra, dzisiaj jest ze mną Mr. Twister. Witam, to ja. Oraz ja, bo moje ego jest osobne. Dokładnie. No. Więc dzisiaj jesteśmy też na klasiku. Mam nadzieję, że wam się podobał maraton i live, który był przez godzinę razem z moim przyjacielem serdecznym Nomirkiem. A ja? To co? No też byłeś przez chwilę, ty byłeś takim dodatkiem. No właśnie. Więc... taką wisienkę na torcie. Jak zwał, tak zwał. Gościu mi grupę zaatakował. Hańba. Dobra, na razie go nie będę dedał. Albo raczej on mnie. Tylko poubijam sobie wszystkie grupki przed nim. O, już widzę, że za mną leci. A to pies. Nas nie dogonit. No dobra, ziomy, kończymy to. Walę go na pyrę. Mam nadzieję, że chociaż nie ma chowanego eku, bo dzieli pa. No wiem. No. Zrobił unik, zrobił drugi unik. Proszę państwa, co się dzieje, zrobił trzeci unik. Dostałem cios krytyczny w potylicę. On ma 5 od HP, ja 12 chyba. Ta walka nie zakończy się zwycięstwem mojej osoby. No i niestety padłem, zostało mu 39%. Niestety. Także... A jaki on miał level w ogóle? 80 chyba 7, a ja 70 któryś. Tak. No to chyba logiczne, że zginiesz. Ty, logiczny. Proszę. Ja bym się taki do przodu, bo cię kurczę sznurówki wyprzedzą. Dobra, to wejdziemy na Majorkę, w sumie już jesteśmy na niej. Włożymy do depo, co trzeba włożyć. Co zostało włożone, już się nie wyłoży, pamiętaj. To są mądre słowa. Włożę do depo i pójdziemy... I nie wyciągniesz już. Ech, ty gimbusie. Wpłaciłem, dobra, pyk, 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 pyk. Tutaj nic nie ma takiego na przyszły level. To bym mógł założyć, ale nie mam żadnej pomocki. Chyba nie mam żadnej pomocki. Na 70 od zimna i od ognia. Coś by można było w sumie kminić. Czy tu coś tutaj mam do założenia takiego? Chyba nie. To nie, dobra, to jest trochę lepsze. No nic nie mamy do założenia niestety. Dlatego też spróbujemy. Spróbujemy pójść w stronę Demilishy. A wiesz co jest najlepsze? Że idę na Demilishę od Nidhal. Demilishę to bardzo fajny exp. Polecam. Albo nie, zrobimy se questa w pizzerii Mandzia. Elo Mandzio, jestem sławniejszy od ciebie. No jasne. Nie no, żartuję. Aż SMS-a dostałem. Bo jestem sławnym youtuberem. To ja napisałem, to ja. Serio? Co napisałeś? Ja napisałem, że fajny odcinek. Aha, gościu napisał, że włączył, wyłączył adblocka na mój filmik. Jestem dumny. Takich widzów ja potrzebujemy. Też ja też włączyłem. No tak, tak, tak. Dobra, idziemy tutaj pozabijać co nieco. Dokładnie jakieś tutaj duchy. Duchy oraz wydowce. Wydowce, żydowce. Mam nadzieję, że będzie się tu ekspiło przyjemnie i powiedz Twisterze, jakie masz plany na wakacje może? Mam wyjazd. Ale wyjazd w Bieszczady, Pieniny, czy może Suwałki? Tatry. A po chuj. Nie wiem, jak myślisz? No nie wiem, żeby walić konia na łonie natury. Żeby mógł wejść na górę i popełnić samobójstwo. No. A ty jakie masz plany na wakacje? No ogólnie w sumie to robienie live'ów, czasem odcinków i bycie best popular youtuber from the Morgonem. Ja myślałem, że ty do Hiszpanii jedziesz. Po chuj, do Hiszpanii. Nie wiem. Tak sobie powiedziałem.
W Hiszpanii takiego chyba nie ma. Jak to nie? No co masz w Hiszpanii takiego? Czysta woda. Nie to co nad tym polskim jakimś morzem. Co jest w ogóle? No a ty w ogóle tam nie byłeś, bo ty zawsze na nowe. Byłem. Ty najdalej byłeś w sklepie. Nie. Dzisiaj tak. Ale ogólnie kiedyś byłem w Kołobrzegu, w Zakopanem, w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie. Może jeszcze w tych wakacjach się do Warszawy biorę, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ale raczej na tym morgodemskim zlocie fanek nie będę. I byłeś w Chorzowie. I w Chorzowie byłem, tak. Pod namiotami. Biedny krajek. Mi przykro. No bo co? Czemu ci przykro? No bo on coś spał, a tak, no. A ja go brutalnie chciałem obudzić, tak? No. Jeszcze skoczyłeś na niego jak zwierzę. Jakieś. No bo trzeba... Żałosny gracz żałosnej, popularnej gry MMORPG przeglądarkowej, szybkiej. Szybkiej. No i ogólnie bardzo mi się podobał grajek, ponieważ zaimponował mi tym, że mimo, że został ruchany w kukle, to i tak się nie obudził. I spał dalej przez następne 2 godziny. A później przyszedł, powiedział, dobra, spójrz, co ja jadę. A ja, ok. Więc pozdrawiam Grajka. Ja też. Mi się też Grajek spodobał. Go spotkałem. Serio? Tak. Nawet nie musiałem być na Margo Camp. Camp? Camp. A co to Margo Camp? Sorry, because I am not good English. I have to, because I big penis. Yes, I knov. I knovn? Dobra, idę do Mandzia po nagrodę. Rodzio dead. Alternatyw. No. No. No, dobra, skończ. Dobrze, zakończmy tę karzelę śmiechu. Ogólnie jest to nasz trzeci odcinek. Znaczy mój, nie twój. Ty jesteś biedny, nie nagrywasz nic. O kurwa, Tinker na ten besty. Serio? No. Więc... nagrywam odcinki. Dzisiaj trzy już nagrałem, to już jest trzeci. Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze z 2 wieczorem, ewentualnie po południu. Pamiętajcie, tutaj musicie dobić 150 fapeczek w górę. W następnym odcinku 200. I na wisienkę toczy, czyli 250. I koniecznie wejdź na mój kanał, because ja robię nawet fajny funny moment. Kto się tak powiedział? Ty. A no tak, on robi fajny funny moment, więc... Link w opisie. I tak zapomnę dać. To ja dam w opisie, w komentarzu. On da w komentarzu, pozwalam cię zareklamować. Dobrze. No, więc... I poszukuję kogoś, kto robi dobre intra. Poszukuję. Ja kiedyś robię. Ale takie dynamiczne. Dynamiczne? A to nie, to ja robię wolne. Wolne? Dobra, ty. Dobra, ty, Jomek, skończyłem. A dobra, ty. Skończyłem questa u Mandzia, więc teraz relog from Pandora. Because na Pandorze się dzieje... Very good climate. Very good climate. Ogólnie są na tym świecie bulduperzy. Zobaczymy też, co jest na aukcji. Od 69 XDJP 100% HWDP do dla tancerza ostrzy, heroiczne zbroje. Są te eventowe za 50 M, ale to... No ja już mam tą moją. Co tu jeszcze jest? Czaszka Neurona. Za drogo. Kupiłem o wiele taniej. Rękawice. No, ogólnie chciałbym któreś z tych rękawic, przydałyby się. I w sumie tylko tyle. Dobra. Co ty chcesz w ogóle kupować ten tydzień? Czy ty hajsu nie masz? No wiem, ale mówię, żebym chciał mieć. Bo warto się... Warto marzyć. Warto marzyć, jak to mawia Paulo Correro, marzenia się spełniają. Gitara się ma. No. Idę zobaczyć jeszcze może ktoś jak spina RM na Pandorze i przez przypadek rzecz jasna zaatakuje go i zabije poprzez strzał ostrzem w potylicę, używając takiego bonusa jak cios bardzo krytyczny oraz krytyczna osłona jak potylicy. No tak, więc
polecam ogólnie. Ten odcinek będzie troszkę krótszy. Tak. Następny też będzie taki koło 10, od 10 do 15 minut, ale za to ostatni będzie już normalny odcinek z podziękowaniami. Z 2 godziny. Jebo cię kurwa, ja nie komandosik, że rzucam 3 godzinne odcinki. Ale na niego to szacun. Ja go szacun, że on to tyle tak wiesz. Bo on się stara. A nie, to jak bo on ma marzenie, nie? On ma marzenia, żeby być youtuberem z Margonem, który ma 100 kawitów. Łe, halo. Dobra, bijemy się. Z jakimś tutaj wojownikiem. O punkty honoru, ma slow motion. O, przedpomnij jakiś jeszcze jeden chyba Belzebub. Dobra, tobie to już auto damy. Oj, chyba... Nie, padnę, ty. Nie! Jak się ma EQ, jak nie! To się pada, no. Jezu! Na kim ty w ogóle padłeś? Takie EQ, a padłem na jakimś gówniksie, ty. Slow motion Margonem. O. O co chodzi? On ma, to jest wojsk, Jezu! Ej, na auto, ja się zbyt pewnie za poczułem. O nie. W ogóle co ten Tinker tak w tych... W stadion na klasiku był? Co, tak do Margonu? Jak się ośmieszyłem, ty. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Jaki kibel, ty. I wejdźcie na kanał. I wejdźcie na jego kanał. Ale padaka. Tak, tak, no. Ale kibel. Dobra, to my kończymy. Dzięki, że byliście z nami. Podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę. Kolejny odcinek musi osiągnąć próg ten 150 łapek. Także jeśli on się podobał, zobaczcie jeszcze linki w opisie. Ekipy i tak dalej. Link w opisie do mojego. Jeżeli też chcecie... Moje fanemy są bardzo fajne. Jeżeli chcecie wspomóc jakąś dotacją, to też macie wszystko w opisie. Także ja wam bardzo dziękuję. Idę opłakiwać porażkę. No, pożegnaj się. Do widzenia, żegnam, cześć. Ja również żegnam.